No i oczywiście to też oznacza, że pan Kamil tutaj, właśnie obecny, będzie z Dawidkiem brał udział właśnie w maju. Mogę zmienić w rywala? Otóż nie. Otóż nie. Także będzie ciekawie, będzie ciekawie. Tym bardziej, że Dawidek też już parę razy, zresztą wygrał kilka moich rzeczy, właśnie zarówno starcie, jak i wygrał quizy, nawet chyba dwa, więc no, Kamilu, jakby będziesz miał dobrą okazję, żeby bronić swojego tytułu mistrza start streamerów. Dobrze, a teraz, moi drodzy, jeśli chodzi o Smoczy Skarbiec, jest to teleturniej stworzone specjalnie dla was, dla widzów kanału. Razem z osobą właśnie wygraną, czyli z panem Kamilem, będziemy zaraz wam dawali możliwości wygrania zarówno nagród od SPC Gira, jak i jednej z następujących gier. Frostpunk, Worms Armageddon, Warhammer 2 Vermintide, The Hunter Call of the Wild, Ori and the Blind Forest, The House of Da Vinci, House Flipper, The Long Dark, Valheim, Factorio, Cuphead, SnowRunner, Elixir Magnusa, Mass Effect Legendary Edition, Elden Ring oraz oczywiście wybór wygranego. Tak, to jest coś, co weszło do kanonu od pierwszego starcia, w jakim właśnie wziął udział Kamil i od tamtej pory się tego trzymamy, bo no to chyba jest dobry pomysł, nie? Dobry motyw. Tak. Dobrze, także ogólnie to właśnie się będzie działo tak, że korzystając z różnego rodzaju mechanik, nazwijmy to w ten sposób, będziemy usuwać jakieś tam właśnie gierki, jakieś tytuły stąd, będziemy usuwać właśnie tutaj jeden z tych też 16 boksów właśnie teraz są pod spodem, obok nas, bo pod spodem właśnie znajdują się loga tych gier lub eliksiru, więc to co zostanie, to właśnie będzie wasze do wygrania. I zaczniemy od standardowej click mapy, tylko jest tutaj wszystko. Ale taki nieprzygotowany, ja nie wiem. Także moi drodzy, teraz właśnie jak się pojawi wam na ekranie taka jakby biała otoczka, to znaczy, że już możecie właśnie klikać na boksy, które chcecie. Klikajcie proszę na boksy na samym środku, na boksy właśnie do 1.16, dzięki czemu będziecie mogli dokładnie zaznaczyć to, co chcecie. No i można klikać więcej niż jeden raz. Ja też mogę? Tak, śmiało. Kamil, czy widzisz to jakąś grę, którą ewidentnie jakby chciałbyś zagrać, albo że którą byś bardzo polecał? Oczywiście poza Elden Ringiem właśnie mówić, bo to wiem, że... byłem pierwszy? Nie wiem, czy byłem pierwszy, ale no. Wiesz co? Elden Ring, ale też Cuphead mi się bardzo podobał. Chyba niedługo wychodzi, nie wiem, czy to jest DLC, czy druga część? Też coś tak słyszałem, ale się nie interesowałem tak za bardzo, bo to chyba jeszcze daleka jest tam droga do tego. Z tego, co też widziałem, chyba nawet na Netflixie się pojawił... Kreskówka właśnie z... jak to jest Kubek i... czy Kuba i ten... No, jakoś nazwali te postaci, no nie? Właśnie z tego... z Cupheada. Ja też grałem ogólnie w Cupheada i też bardzo dobrze wspominam, chociaż rzeczywiście była to gra dość trudna, ale naprawdę grało się też przyjemnie, poza tym ta kreska jest naprawdę bardzo ładna. Dobrze, także 3, 2 i 1, stop! Moi drodzy, numer 7 dostał najwięcej kliknięć. A więc pod numerem 7 to jeszcze tak, żeby odsłonić jednak Piluś i Kubuś. Tak, o właśnie, dziękuję. Pod numerem 7, moi drodzy, kryje się Valheim. Usunęliście, moi drodzy, Valheima, nasza pierwsza gra, która dzisiaj odpadła. Grałeś, Seto? Valheima nie było mi dane grać, nie grałem. Tak, ja właśnie na premierze grałem. Fajnie się grało, jak właśnie się lubi klimaty nordyckie i właśnie tak ten survival, buildery i tak dalej. Całkiem spoko, tylko że na premierę troszeczkę było mało kontentu, mi się wydaje, jeszcze wtedy, więc jak troszeczkę pograłem, to jakby trochę mi się, nie wiem, było po chwili. Więc jakby było troszeczkę więcej tego naraz, pewnie bym na dłużej się zatrzymał. Ale ogólnie gra wygląda bardzo ładnie. Kamilu, może ty wybierzesz jakiś boks, który usuniemy? Trzy. Dobrze. Pod numerem 3. I w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale pierwszy raz powiedział numer boksa bez pytania się czatu. Pod numerem 3 jest... Cuphead. Akurat czyli wygrywamy, tak, Cupheada? Otóż nie. A, czyli chodziło... Okej. Okay.
Czyli ja miałem nie wskazywać tych dobrych gier. Tak, dokładnie. Ale spoko, dobra, bo teraz będę jeszcze, okay. Jeszcze tego Elden Ringa nie usunęliśmy, więc wiesz, to dopiero za 3 tury, także jest okej. Dobrze, pytanko do publiczności, moi drodzy. Kto pierwszy mi powie co? Z jakiego języka pochodzi słowo orszak? Ten usuwa następnego boksa. Orkowego. Loktarnogar. Otóż nie. Elden Ring, nie skasuj duszę. Duszę, duszę tam się zmieniają. Amanar z węgierskiego, tak. Orszak pochodzi z węgierskiego, także Amanar, bardzo proszę. Napisz, proszę, numer boksa, który chciałbyś, żebyśmy usunęli. Szesnaście, dobrze. Pan Amanar usuwa boksik numer 16 i pod numerem 16 kryje się... Oh no! Pod numerem 16 kryje się wybór. Niestety... Oh, shit! Przykro mi, moi drodzy, no nie będzie możliwości wyboru gry. Przynajmniej, no, jakby w ten sposób. Ale zawsze jeszcze możecie wygrać coś, co i tak chcielibyście wygrać, na przykład. Więc ja daję restart, a wy klikajcie proszę na boksik, który chcielibyście usunąć. No runnera mam nie usunąć? Okej. Okay. Kto usuwa ostatni boks, on zawsze jest najlepszy. Wiesz co, ja od razu wam powiem i zresztą powiem to, bo chyba też Seto tak ostatnio kminił, jak braliśmy udział w pierwszym starciu. Że ja nie ustawiam tego sam, ja to całkowicie randomizuję. Więc równie dobrze może być dosłownie 1, 2, 3, 4, 5 i najgorsze, czy najlepsze i tak dalej. I to nie mam na to żadnego wpływu. Po prostu daję random. To ty chyba tak kminiłeś ostatnio, no nie? Mhm. Właśnie by tak było, że myślę, że tego, bo nie dałbyś pewnie dwóch obok siebie. Życie. Nie, właśnie to wcześniej właśnie też tego. Nie pamiętam, kto już tego. Zresztą Dawidek dopiero ostatnio wygrał, bo wcześniej wygrał z tym Niklaus, właśnie z Dawidkiem w pierwszym ich starciu. Więc no. Niklaus zresztą ma swój pierwszy mecz 4 maja ze Spiralusem, więc też zobaczymy właśnie, co będzie. Dobrze, moi drodzy, czas minął, 33% na numer 14 i pod numerem 14 kryje się... No, znikaj. Sio. No. No. Pod numerem 14 kryje się... Czekaj, nie to. Elden Ring. Frostpunk. Okay. Frostpunka to można rezygnować, no nie? Tak. Także Frostpunk, pierwsza gra z naszej lewej kolumny, została usunięta. Dobra, Seto, dajemy ci drugą szansę. Jaki boksik usuwamy? 11. Proszę pana, pod 11 kryje się Worms Armageddon. No weź. No weź. Każdy ma przecież, co ty to? To każdy ma, jak to każdy ma? Ja mam, ale to ja... to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle. No to będziesz mógł mieć kopię dla siebie. Bo jej nie rozdasz. Nie, akurat mam kilka gotowych kluczy, ale chyba do żadnej z tych gier, które tutaj są obecne. Znaczy no, mam do tego niebieskiego pod koniec gotowe kilka kluczy, że tak powiem. No raczej, no, że tam po tym się kluczy trochę, ale poza tym to raczej bym musiał przygotować. Dobrze, także moi drodzy, klikamy w takim razie następne boksiki, które chcielibyście usunąć. 40 sekund. A SnowRunnera, panie, grałeś? Nie grałem. Nie grałeś SnowRunnera. Znaczy, wiesz co, włączyłem, przejechałem kawałek, gdzieś tam się zakopałem, stwierdziłem, że to nie dla mnie. Znaczy no, na początku to jest tragedia, bo faktycznie, żeby się gdzieś nie zakopać i w ogóle, bo wszystko jest rozbabrane oczywiście. I o to chodzi, że tam, wiesz, w trakcie sobie odblokowujesz dodatkowe części, jakieś tam nowe wyciągniki, nowe samochody i tak dalej, więc niektóre kałuże już możesz po prostu pokonywać łatwo. Czy wiesz, jakby, jeśli o mnie chodzi, to jeśli o samochodach mówimy, to ja tak bardziej Need for Speed albo jakiś Mario Kart, bo... Jasne, czaję. Wszystko inne, które jest bardziej realistyczne, tak ciężko. Ostatnio graliśmy w F1 z chłopakami, no to na przykład uderzyłem w bandę, jeszcze nie przejeżdżając mety. Ruszyłem z miejsca jakiegoś tam trzeciego czy czwartego i zanim przejechałem tą metę, to kurde, obróciło mnie i walnąłem w bandę i straciłem koło.
Gratuluję. Ja nie wiem, czy pamiętasz, były takie Lego Racers, co się nazywało? Było, ja to strasznie właśnie grałem. Ja właśnie to grałem jeszcze z rodzeństwem na lokalu, no nie, ogólnie, to się fenomenalnie grało w ogóle. To właśnie zajmowało się, wiesz, miałeś samochody z, właśnie z, oczywiście z klocków Lego. I to był taki Battle Royale trochę, właśnie na jakiejś tam małej mapie, że się jeździło, zbierało się różne bronie i się atakowało się nawzajem. Właśnie celem było to, żeby rozwalić auto przeciwnika, po prostu, żeby wszystkie klocki odpadły od niego. Tak, trochę tak, no, tylko właśnie w stylizacji Lego. Dobrze, moi drodzy, wybraliście numer 5 i pod numerem 5 dzisiejszego dnia kryje się The Hunter Call of the Wild. Grałeś, mam nadzieję. Tak, grałem. Bardzo kczyliująca taka giereczka. Ja się strasznie właśnie w ogóle nie spodziewałem tego. Pamiętam, że tam jakby dostałem tę grę od kogoś, coś takiego było, że to jeszcze chyba to było zanim zacząłem streamować, albo zaraz potem jak zacząłem streamować, coś takiego. I tak sobie stwierdziłem właśnie, nie wiem, jakieś 23, no i tak sobie odpaliłem, no i tak gram jakieś tam, nie wiem, 15 minut, myślę sobie, Jezu, jaka to jest nudna gra, no nie? W sensie, tu się nic nie dzieje i w ogóle, no nie? No dobra, to się jeszcze spróbuję i nagle jest 4 rano. I jakby nie wiem, jak to się stało po prostu, no nie, że grałem praktycznie przez 6 godzin czy coś takiego i wciągnęło, nagle po prostu wciągnęło, nawet nie wiedziałem, kiedy to się zdarzyło. Dobrze, moi drodzy, pierwsza osoba, która mi odpowie na następujące pytanie, będzie mogła wybrać następnego boksa. Jakim typem zwierzęcia jest maskonur? Typem zwierzęcia. Dobra. Z tego, próbuję sobie wyobrazić, bo tak. Słyszałem. Tytus, tak, Tytus odpowiedział poprawnie. Jakiś taki maskonur, nie? Nie, właśnie maskonur jest ptakiem, a jest często mylony z tukanem. Aha, no. Myślałem, że to coś w takich zimnych klimatach. Także proszę pana Tytusa, proszę o wybranie boksika, który chciałbyś usunąć. Trzynaście, pechowa lub szczęśliwa trzynastka, zaraz zobaczymy. Pod numerem 13, moi drodzy, kryje się Factorio. Gra, do której chyba się, ja się psychicznie nie nadaję. Do tego trzeba jakby konkretnego rodzaju wyobraźni, której ja po prostu nie mam. Tak samo zresztą dla Minecrafta, ja bym po prostu budował takie kloce i tyle, jakby też, nie jakieś tam ja piękne też rzeczy, więc jakbym ktoś dał instrukcję, jak coś zrobić, to bym zrobił, ale no tak, z wyobraźni to nie. Ale że masz tam właśnie coś stworzyć, no nie? Właśnie tak samo, nie wiem, czy kojarzysz, ale w ogóle włączymy klik mapę najpierw, także proszę klikajcie na boksy, które chcecie usunąć. No i coś miałem mówić. Nie wiem, czy kojarzysz, była taka gra Besiege, zdaje się, gdzie budowałeś różnego rodzaju machiny oblężnicze i miałeś z czym rozwalić właśnie, no nie? Tak. I w momencie, w którym doszło do... że jakimś cudem tam mi, jakby udawało mi się tymi moimi dziwnymi jeżdżącymi klocami rozwalać rzeczy, które miałem rozwalać, chociaż ledwo. Ale jak w pewnym momencie doszedłem do machin latających, to po prostu ze mną zwyciężyło całkowicie. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie ta gra wygląda, także polecam też kiedyś, jeśli będziesz miał okazję, sobie zagrać w nią. Mamy taki trochę, bym powiedział, ale prawie remis, prawej do lewej. Tak, no 4 musimy do coś 5. Z lewej usunąć, słuchajcie, żeby był remis. Tak, robimy co możemy. Panowie, panie, słuchajcie, musimy usunąć teraz coś z lewej strony. Także ja robię stop. Pod numerem 9. Wybraliście numer 9, 36% zdaje się, wybrało numer 9. Pod numerem 9 kryje się Ori and the Blind Forest. Jak powiedzieliście, tak zrobiliśmy. Proszę bardzo, Ori z lewej strony zostało usunięte. Numer 9, czyli w tym momencie nadal do wygrania jest Warhammer Vermintide 2, The House of Da Vinci, House Flipper, The Long Dark, SnowRunner, Elixir Magnusa, Mass Effect Legendary Edition oraz Elden Ring. Ale ten Elden Ring jakby co rozdajemy tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nie będziecie używać meduzy ani grać magiem. Żeby to było wyzwanie! Czemu meduzy nie używać? Przecież meduza jest słaba. To się zastrzegam, że meduza jest bardzo OP, jako ten... Głupoty ci mówili. Tak? OP to jest Dunk Eater albo Mimic, albo Mimic, to wiem, no, Mimic zdecydowanie, dokładnie, w sumie też rację. Dobrze, panie Kamilu, który boksik chcesz usunąć? Ja? Ty. Jeden. Dobrze, pod numerem jeden, moi drogi Kamilu, kryje się...
Ej, uróżnałeś kurze złote jaja. No nie tam złote jaja, nadal jest Elden Ring, nie? Dzięki, no. Dzięki, dzięki. Czy ja mam ci pokazać wartość tej butelki, przesuwając ją na ostatnie pole w tej grze? No... Ja jeszcze nie piłem, no, więc może nie, wiem, nie wiem, co straciłem, słuchaj. No w sumie dobra, okej, okay, wybrnąłeś, masz rację, wybrnąłeś. Dobrze, moi drodzy, klikajcie proszę bardzo na tego, na klocek, na boksa, który chcielibyście usunąć z tej listy. Dokładnie. Hej, ale nadal jest SnowRunner, okej? Okay? Jest SnowRunner, jest Mass Effect Legendary Edition, Elden Ring oraz The Long Dark, Half-Reaper, Half-The Da Vinci i Vermintide 2. Ogólnie grałeś może w House of Da Vinci? Właśnie w House of Da Vinci nie grałem, chyba. Chyba. Grałeś ogólnie czy, takie czy, zagadkowe jak The Room na przykład? Escape Room właśnie jakiś? Tak, no to jest jak The Room, takie bardzo podobne właśnie do The Rooma. Ja oczywiście bardzo lubię, więc grałem i bardzo polecam. Zresztą sobie części ogólnie obecnie i wydaje mi się, że wyjdzie trzecia niedługo. No, ja parę miałem taki motyw i taki czas na granie w Escape Roomy. Bardzo możliwe, że grałem, ale jakoś nie zapadł mi tytuł w pamięci tych wszystkich gierek, więc możliwe, że jedną z nich właśnie było House of Da Vinci. Znaczy, House of Da Vinci 2 na kompa wyszło dopiero stosunkowo niedawno. Mam chyba na myśli, nie wiem, w ciągu ostatniego półtora roku czy coś takiego. Więc też jakby mogłeś jeszcze nie mieć okazji akurat. A to nie, to nie, to w przeciągu półtora roku to chyba nie grałem już w Escape Roomy. Że stop, 33% osób zagłosowało, moi drodzy, na numer 15. Myślałem, że na mnie. Numer... Nie, głosowali na nas, ale już mówiłem, że nie ten, nie usuwamy nas. Pod numerem 15, moi drodzy, kryje się Vermintide 2. I także znowu mamy remis. Znowu mamy remis. No, dzieje się, powiem wam, dzieje się. Ja nie pamiętam oczywiście, gdzie coś się kryje ogólnie, także dla mnie to też jest niespodzianka, ale zobaczymy. Dobrze. Kolejna osoba, która powie mi, z ilu sylab składa się słowo gwóźdź, to będzie mogło usunąć jeden boksik. Masz 4, 6, 8, 10, 12. No sam mówię, to faktycznie. Z jednej, tak, Maniek! Maniek, byłeś pierwszy. Wybierz proszę, Maniek, boksik, który chcesz, żebyśmy usunęli. Jak usuniesz SnowRunnera albo Elden Ringa, to ja usunę to w drugie pewnie. Zaraz prawą całą stronę wyczyszczą, ale mam wrażenie, że coś dobrego jest pod numerem 6. Dobrze, Maniek czwóreczka. Maniek wybiera czwóreczkę pod numerem 4. Moi drodzy, kryje się House Flipper. Uff. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czyśćcie tę lewą stronę, zobaczymy, co faktycznie zostanie wygrane tutaj z prawej. Dobrze, to panie Kamilu. Teraz ja, tak? Tak. Ej, czat. Który numer? Ja specjalnie daję możliwość wyboru czatu, żeby coś usunęli, żebyś ty podejmował własne decyzje. Ale ja tak się zasugeruję tym, co ktoś napisze, nie? 6, 10, 12, 2... No. Dobra, 10, 3 razy 10 się powtórzyło, no dawaj. Dobrze, moi drodzy, pod numerem 10 kryje się... Mass Effect Legendary Edition. O kurde. On to robi tylko i wyłącznie po to, żeby móc później powiedzieć, że to wy wybraliście, a nie on. Zaufajcie mi. Potem jak już usunął wam twój no wybór nie, oraz Elixir Magnusa. Parę osób napisało 10, więc jakby co to byłaby nasza wina, a wtedy to jest tak trochę nikogo. Dobrze, moi drodzy, klikajcie proszę na następnej właśnie click mapie. Mamy 2, 6, 8 oraz 12. No, także ogólnie, no, jest znowu remis, proszę pana. No. House of Da Vinci, The Long Dark, SnowRunner i Elden Ring. Moi moderatorzy, słuchaj, polują na SnowRunnera już od dłuższego czasu. Ja wiem, słyszałem już, nie? No. Także i tak będzie szara, ponieważ nie chcą grać razem, a to i tak będzie jeden kluczyk, także nie wiem, co zrobił, jak jeden wygra, drugi nie, ale... Będą musieli liczyć na drugi później, że zostanie, a później, że wylosują. Tak, 30 starć później. Taka zagrywka ten psychologiczna. Nie no, na szóstkę klikacie, przecież to jest SnowRunner. No na pewno, kurde, SnowRunner to jest szóstka, a kliknę na szóstkę.
3, 2, 1, klik! I... 27% na SnowRunnera. Na szóstkę. Jak raz tam będzie SnowRunner, stary, to wiesz, będzie co masz, siara, nie? No. Moi drodzy, pod numerem 6 kryje się... Okej, ja naprawdę nie pamiętałem. Guys, on wiedział. On wiedział. O, dobra, dobra. Takie rzeczy tylko i wyłącznie jak Seto jest na spożywym skarbcu, mówię wam. Także sorry driver, sorry Oracle, daliście się zaprogramować, słuchajcie. Dobrze, Seto, bez pytania czatu, ostatnia szansa dla ciebie. 2, 8, 12. Czatu? Bez pytania czatu, czat zaraz będzie miał jeszcze okazję sami. Czatu? Co? Bo czat zaraz będzie miał jeszcze jedną okazję do wyboru. Dobrze, zapytaj, bo wybuchniesz, no. Okej, okay, ej, czat, który? Dwa, please. 8. Jedną Eldena wywal, please. O kurde. 5, a, ciekawe. 2, 8. Dobra, let's go, 8. 8, dobrze. Moi drodzy, wybraliście numer 8 i pod numerem 8 kryje się The Long Dark. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że 50% jest Elden Ring. Dokładnie. Mój piękny portfel. Nie był, dobra, ale chciałem 12. Wiesz co? Niech będzie. W ramach przeprosin za te wszystkie problemy techniczne, jakie miałem w tym momencie. Biorę to na klatę i rozdajemy i Elden Ringa, i moi drodzy, rozdajemy The House of Da Vinci. Więc dzisiaj będą dwie gry do wygrania. No i cóż. To się nazywa influencing, guys. Tak, dokładnie. Dałem się podpuścić. Nie, tak na co kujcie serię, to właśnie mówię. To nie jest jakby, nie jest precedens, nie będzie to tak na stałe, ale biorąc pod uwagę to, że troszeczkę się posrało dzisiaj, to chcę to jakby troszeczkę zrehabilitować. Więc mamy dzisiaj do wygrania Elden Ring oraz House of Da Vinci. Ale, słuchajcie. Czyli może inaczej, najpierw zrobimy sobie standardowego giveawaya streamer lemetsowego, na którego będziecie mogli się zapisywać. No bo co, to jest znowu dwie gry, ale to nie jest jakby... to nie jest pierwszy raz, kiedy rozdajemy dwie gry, proszę pana. Ale tak, póki co to ma 100% skuteczności w tych... w podwójnych grach do rozdania. To trzeba wpisać, żeby wygrać. Już tworzę. Na przykład wykrzyknik ticket spacja 10, wykrzyknik day spacja 10, albo max, albo kup. To różne możliwości. Ticket spacja max na przykład, tak. Macie, okay, moi drodzy, 3 minutki w tym momencie właśnie na tego, na zgłaszanie się. I zrobimy tak, jako że mamy dzisiaj nagrody od SPC, to będziemy rozdawać tego, słuchaweczki Viro 101M oraz myszkę Lix. Lix, właśnie taką też jakby ultra light gaming, taka z dziurkami w środku, właśnie fajny airflow będzie. No i oczywiście gry. Więc pierwsza osoba, wylosujemy dzisiaj 4 osoby. Pierwsza osoba, która wygra, będzie wybierała pośród trzech czapeczek, które tutaj widzicie. Słuchajcie, mamy czapeczkę z Back to the Future, mamy czapeczkę z Death Note'a, mamy czapeczkę z Assassin's Creed'a. Pod każdą z nich kryje się jakaś postać z Among Us. Więc jeśli traficie w impostora, czarnego gościa z czerwonym okiem jakby, to właśnie wygrywacie grę. Jeśli traficie w czerwonego gościa, to wygrywacie myszkę, a fioletowego słuchawki. Teraz będę tłumaczył, powtarzał jeszcze raz, także nie stresujcie się. Ale jeszcze tego, jeszcze mamy tak spokojnie z półtorej minutki, więc spokojnie. Kamilu, wszystko gra? Tak. Wydajesz taki strasznie zamyślony. Nie, słuchałem, co mówisz i nie do końca zrozumiałem, ale to nic, ważne, że oni zrozumieli. Czekaj.
Ja już, kurde, się dołączyłem podgląd streama i kurde, mam strasznie takie opóźnienie. Czy masz na Discordzie ogólnie ten, no bo na Discordzie mam... też jest? Nie, na Discordzie nie ma, w sensie, jak tam ci tego. Jest opóźnienie 5 sekund na tym, na Twitchu. Mówione. No, także moi drodzy, mamy jeszcze chwileczkę, można się zgłaszać, właśnie wykrzyknik ticket. Ja nie wiem, czy wy nie chcecie nic wygrać, czy coś w tym stylu, ale... Czemu to? Czekaj, coś tu jest nie tak? Ticket 10 na przykład. Nie, no ja na przykład mogę. Widzę właśnie, że niektórzy mają problemy, ale pamiętajcie, że tikety są tego, jeszcze jest kwestia posiadania punktów. Nawet za followa można zabrać punkty i tam za różne inne rzeczy. I tego. I wykrzyknik Quy możecie zobaczyć właśnie, ile tych punktów macie. Mamy 497 tiketów kupionych. Zostaje nam jeszcze 20 sekund, także już niedługo. Emilu, żyj, coś się strasznie wyłączyłeś. Wiesz co, no ja tak czasami mam, że myślę o życiu. Rano robisz jajecznicę? Tak, rano robię jajecznicę. I to jest tak, że wiesz, no to ciężkie są rozkminy. Rozumiem. No i robię takie, wiesz, żebym wygrał, nie? No, oczywiście. The mind tricks, rozumiem, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, zamykamy naszego giveawaya. 3, 2, 1, go! I chcemy tak, mamy 64 osoby, które wzięły udział. Zato wziąłeś udział? Tak. Here we go. Okej. Okay. Ja też w ogóle wziąłem udział, więc to będzie też siara, ale to jakby. Losujemy 4 osoby, moi drodzy. Nie, czapki nie są do wygrania, czapki są. Ta jest moja i będzie zbyt nam na półce wiecznie, bo dostałem ją na kiedyś na urodziny, a te dwie prawdopodobnie niedługo wyślę do Enno, bo mu obiecałem. Dobrze, także moi drodzy, losujemy 4 zwycięzców. Zwycięzcą numer 1 jest Erunno TV, o ile się odezwie na czacie. Erunno. Jesteś, jest. Dobra. Zwycięzcą numer 2 Tytus. Tytus? Ty w ogóle Erunno z 0,39% szans na wygraną, czaisz to? Mało. No bo nie niż ty jeszcze miałeś tego wtedy. No, Tytus jest. Jest Tytus, dobrze, lecimy dalej. Paula 00002. Brawo. Paula. Paula jest na czacie. Jest, tam gdzieś widziałem ją. Ja wiem, że była wcześniej. Jest, nice, dobrze, no. Super. I nasz ostatni zwycięzca do zwycięzczyni. Krzysk 11. Jako, że Krzysk dzisiaj już wygrał ogólnie coś, sorry Krzyśku, ale lecimy dalej. Losujemy następną osobę. Sakurcia 19. Sakurcia 19, proszę odezwij się na czacie. Jest Sakurcia, dobrze, jest. Okej. Także idąc za kolejnością, moi drodzy, tutaj właśnie mam, jak widzicie, właśnie są te tego. Erunno, ty zaczynasz jako pierwszy. Proszę, wybierz czapeczkę, którą chciałbyś, żebym odkrył. Jest Back to the Future, Back to the Future, Death Note albo Assassin's Creed. Którą czapkę chciałbyś właśnie jakby, no, zawartość, spod której chciałbyś wybrać. Death Note, dobrze. Mój drogi, pod Death Note'em kryje się czerwony gościu. I czerwony jest to myszka. Erunno, myszka SPC Leaks Ultra Light Gaming Mouse ląduje do ciebie. Napisz mi później, proszę, na Discordzie albo na Twitchu. To dogadamy się co do wysyłki. Także gratulacje. Myszka jest twoja. Dobrze, z pozostałych dwóch Tytus. Panie Tytusie, bardzo proszę, wybierz Back to the Future czy Assassin's Creed. Back to the Future. Od Back to the Future kryje się Violet.
Mój drogi, słuchaweczki, słuchaweczki Viro 101M lądują u ciebie. Gratuluję, gratuluję, co oznacza, że Paula oraz Krzys wygrywają gry Elden Ringa lub House of Da Vinci, więc robimy jeszcze raz. Impostor to będzie Elden Ring, Jolet tutaj będzie tego, będzie House of Da Vinci. Ja to tutaj ukryję sobie tak, na szczęście nie widać nic z jednego, ani z drugiego. A no, Sakurcia, nie Krzysk, no. Sorry, tak, tak, nie przewinałem sobie, Sakurcia. Nie Sakurcia, Paula, najpierw Paula. No, ale... Tak, przepraszam, Paula oraz Sakurcia. Paula, najpierw, proszę pana, proszę pani, Boże, nie myślę już dzisiaj, wybaczcie. Paula, bardzo proszę, wybierz czapeczkę, czy Back to the Future, czy Assassin's Creed. Impostor to jest Elden Ring, a ten drugi właśnie fioletowy zwykły to jest House of Da Vinci. Paula? Tum tum tum. Coś z tym żółtym. Czyli Back to the Future, dobrze. Paula, wygrałaś Back to the Future, czy wybrałaś czapkę z Back to the Future, czyli wygrałaś The House of Da Vinci, co oznacza, że Sakurcia 19 wygrywasz, moja droga, Elden Ringa. Bardzo zachęcam wszystkich, którzy tego, którzy wygrali, żeby właśnie do mnie napisać dzisiaj. Będziemy właśnie mogli zająć się właśnie wysyłką. Także serdecznie wszystkim gratuluję i mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Hey Mark, giveaway jest complete. I tak, panie Kamilu, z mojej strony to tyle. Dzisiaj wyjątkowo będę streamował dalej, więc jakby nie będziemy robić redzika. Tak, Krzyśku, można napisać na Discordzie. Wszystkim, którzy właśnie dzisiaj tego wygrali, zachęcam, zapraszam, żeby napisać. Także Kamilu, serdecznie ci dziękuję za wygraną, za grę, serdecznie gratuluję wygranej. Widzimy się w tygodniu, proszę pana, 9-15 jakoś maja na następnym meczu razem z panem Davidem. Mm-hmm. No i bardzo, bardzo mnie ciekawi ogólnie to starcie, zobaczymy co z tego właśnie będzie. No ale będzie sympatycznie. Także dzięki ci, Seto, jeszcze raz i no cóż, trzymaj się, było bardzo miło. Dzięki również wszystkim, dzięki tobie, Magnus, no i do zobaczyska, jeszcze raz się spotkamy.